wsłuchać się w ptaków śpiew i obserwować ich lęki. Od wtorku już oficjalnie można z wieży widokowej postawionej przy zbiorniku Goczałkowickim. To nowa atrakcja turystyczna wzniesiona na wysokość 15 metrów. Ma służyć nie tylko promocji regionu, ale również miłośnikom natury i ornitologom. Goczałkowicki zbiornik to doskonałe pod względem walorów przyrodniczych miejsce, w którym odnajduje się wiele gatunków ptaków. Możemy kontrolować, jak dużo różnych gatunków migruje. Często są to rzadkie gatunki, nawet w skali Polski, więc na pewno obserwacje będą lepszej jakości, ponieważ po prostu mamy większy zasięg obserwacyjny. No i ponadto sama ptasia beczka, która jest znaczącym miejscem lęgowym dla wielu gatunków ptaków wodno-błotnych na Śląsku. W głównej mierze ona powstała dla rybitwy rzecznej, natomiast ogromnym zaskoczeniem były lęgi mewy czarnogłowej. Było aż 14 par, co jest ewenementem na skalę naszego kraju. Ewenementem są również działania województwa śląskiego podejmowane na rzecz ochrony środowiska, elementem których jest m.in. platforma widokowa. Zrealizowana w ramach projektu LIFE, którego jednym z zasadniczych zadań jest tworzenie właśnie infrastruktury turystycznej oraz edukowanie w temacie ochrony ptactwa w Dolinie Górnej Wisły. Jak się okazuje, to właśnie region śląski jest jednym z przodujących w skali kraju. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zrealizowała dwa projekty LIFE jako beneficjent koordynujący. To jest naprawdę duży sukces i nie ma drugiej takiej regionalnej dyrekcji w Polsce. Natomiast województwo śląskie jako samorząd województwa, jako jeden z trzech samorządów w Polsce wojewódzkich, realizuje bardzo skomplikowany, wymagający projekt strategiczny LIFE. Przywracajmy błękit. Będący największym w Europie projektem ochrony powietrza. A ochronie środowiska ma sprzyjać również nowo powstała wieża widokowa, z pozycji której możliwe będzie monitorowanie działań kusowniczych i rybactwa. To pozwoli m.in. utrzymać odpowiednią jakość wody jeziora Goczałkowickiego. Wyjątkowego obszaru Natura 2000, bo ustanowionego jako pierwszy w granicach naszego województwa. Wyjątkowego, bo miejsce to upodobało sobie aż 29 gatunków ptaków z pierwszego załącznika dyrektywy ptasiej i wyjątkowego, bo wybrały miejsce, które tak naprawdę zostało stworzone przez człowieka. I dlatego to człowiek powinien brać za nie odpowiedzialność. Platforma widokowa zlokalizowana jest pomiędzy Wisłą Wielką a strumieniem przy drodze wojewódzkiej 939.